Jest. Siedzi. Fajna ryba. Siema, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu jestem nad Sanem i znowu łowię na ultralighta. Jest godzina 10. Woda na Sanie jest 202 cm, idą dwie turbiny, czyli podniesiona. Pogoda spoko, bo słoneczko świeci. W miarę ciepło, w krótkiej koszulce można sobie śmigać. No i co? Od rana wyjechała jedna fajna ryba. Kleń 54 cm. To zaraz sobie zobaczycie. Jest. Siedzi. Fajna ryba. Ty chyba kleń. No. Ale to taki chłopie. Ponad 5 dych. O ja taki gruby. Ja pierdziel, jaki grubas. Pięknie. Gdzie ten robal? Już go wypluł, dobra. Dobra klucha. Zrobić zdjęcie? Zrobię sobie, wiesz co, GoPro sobie robię.
ustawiam tak, że mi robi co pół sekundy, wiesz, na szybkości. Tylko sobie przygotuję i włożę go do wody w tym czasie. Ale kapitalna ryba. Powiem ci, że go zmierzę nawet, bo mi się wydaje, że jest grubo. Mam, no, że jest grubo ponad 5 dych. Fatty Worma, tego co ci dałem. No. Klein 5-4. Wraca do wody. Taki grubas. Ło. Pięknie. Woda niestety już zaczęła opadać, bo zakręcili. I pewnie będzie lipa z rybami dalej. Ale jeszcze tutaj na razie płynie tyle, co ma płynąć. Ale prawdopodobnie jeszcze godzina łowienia i będzie po ptakach. Wcześniejszy wyjazd 2 tygodnie temu zaowocował w kilka brań i tylko jedną rybę. Klenia około 50 cm, którego udało mi się złapać. Więc też bez szału, a wtedy masakrycznie wiał wiatr. Nie przedłużam i zobaczcie sobie te piękne ryby, które udało mi się złowić. Dobra, jest fajny kleń. Coś te pstrągi dzisiaj słabo biorą. Ale klenik fajny, taki, nie wiem, 45 może. Ale patrzcie, gdzie guma w ogóle. Pokaż tą gumę. O. Guma cała zjedzona. Ten kupno pięknie. Dobra, wypinamy go. Może jeszcze stoją większe. Dawaj. Dawaj gumkę. No już. Czekaj. No taki kleksiko. Fajny. Myślę z 45. Nie będę go mierzył, bo nie ma czasu. Znalazłem fajną rynnę i myślę, że więcej kleni może tam stać. Zaraz to spróbuję sprawdzić. I taki klenik wraca do wody. Obydwa klenie wyjechały na librę. Ten na 5 dych wyjechał na kukolkę chyba białą, z tego co pamiętam. A dzisiejszy 54 cm przywalił bardzo mocno. I pewnie w Fatty Worma na główce 6,4 mm. Wyjechała kolejna fajna rybka. Tym razem pstrąg około 40 cm, ale fajny, grubiutki. Na Fatty Worma znowu tyle, że w kolorze zielonym. Prowadziłem gumę po wachlarzu i fajnie przywalił branie takie typowo sandaczowe.
No, już jestem zadowolony, fajny dzień. Mam jeszcze chwilę czasu i tutaj kilka miejsc do obrzucania, więc może jeszcze coś uda się złowić. Tylko jednego małego złapałem, to całe w pijawkach. No. Tutaj? No. O, tu mają warunki, nie? No ja dzisiaj chyba też. Mam drugą zmianę w poniedziałek, to 100% sobie wypiję coś dzisiaj. Jest, siedzi. No ale nie duży, pstrąg. O k***, no nawet fajny. No. Ja pierdzielę, jakie wyskoki zrobił. No fajny, fajny. Fajna ryba. Ale się walczy w tym nurcie. Teraz się ruszyły dopiero. Fajny. Chodź, dam ci fatty worma jeszcze. Taka rybka. Cały oblepiony pijawkami. Poszedł. Jest ryba. Jest ryba. Jakie dziwne branie, ja pierdzielę. Ale fajny. Ale fajnie. Strong chyba. Ale walczy. Ekstra w tym nurcie. Super. Ale idzie pod prąd. Pokaż się. Pokaż się. O, ładny, ładny, ładny bestia, piękny, chodź, chodź tutaj, ale fajna rybka, chodź tu, chodź, 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 ła.
fajny taki. Mam cię. Fajny taki 40-taczek też. Ale super. Zrobimy szybko zdjęcia i zaraz go wpuścimy do wody. Już wam pokazuję. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Już, już, już. Przynęta Goliat tym razem w kolorze sera. No ten kolor sera to jest po prostu na sanie petarda taka, że szok. Dobra. Taki pstrąg o 4 dyszek. Fajny. Fajnie walczył. Zobaczcie, cały w pijawkach. Cały w pijawkach jest, na płetwach pełno pijawek. To znaczy, że siedzą przy dnie i wypuszczamy rybkę. Uciekaj. Siedzi. Ale ryba. Duża ryba. O ja pierdziele. Nie wiem co to jest, ale bardzo duża ryba. Ja cię kręcę. Kleń chyba. Kleń. Znowu kleń. O kurde. Potęga. Ja pierdziela, jaka klucha. Ja pierdziela. Chodź tutaj. Ale kleń. Ja pierdziela. Chodź. Ale klucha. Ło. Ale klucha. Ja pierdziela. Ale kleń. Chodź tutaj. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Ale klenior byk. Ale byk, ale byk. Mam cię. Ale kleń. Znowu 50+. Ja pierdzielę. Tym razem na Goliata. Fuck. Nie no, patrzcie się, jaka krucha. Przecież to jest mistrzostwo świata. Nie no, ta ryba to mi już głowę rozwaliła naprawdę. Patrzcie się na to. Ja tak gruby, że nie mogę go objąć. Dobra, wypluł gumę. Wypiął się. Ta co wcześniej. Goliat. Na główce 6,4 mm. O. Coś takiego. Prowadzona wachlarzem bez żadnego podbijania, bez niczego. Nagle bum. Ja pierdziele, co za ryba. Patrzcie się na tą kluchę. Ja pierdzielaka, to jest potęga, naprawdę. I gruba, straszny. O, jaki kaban. Na pewno 50+, ale strasznie, strasznie gruby. Strasznie gruba ryba. Też w pijawkach. A, pięknie. Ja, ale kleń. Grubas piękny. Piękny. Jeszcze raz go wam pokażę. O, taki klenior. O ja. Taki klenior. Piękny.
coś pięknego. Zmierzyłem tego spaślaka 53 cm. O. Jeszcze raz i do wody. Uciekaj. Poszedł. Pięknie. Nie wiem, czy to widać, ale patrzcie na fluo od gumy aż dotąd. Cały fluo jest przetarty. Dlatego dobra rada, po każdej większej rybie ja przynajmniej przewiązuję zestaw. Wracam już do samochodu i podsumowując, to nawet niezły dzień się zrobił, bo wyjechały dwie duże ryby, no i dwa takie w miarę dobre, nawet pstrągi jak na san, po cztery dyszki. No i myślę, że to jest jak na dzisiejszy dzień bardzo dobry wynik. Nie liczę już tych kilku brań, których oczywiście nie zaciąłem, ale i tak było nieźle. Woda już spadła całkowicie. Jest już chyba, nie sprawdzałem, ale pewnie ze 180 cm. Jedna turbina tylko idzie. O, i tak to wygląda. Płyciutko. Ryby już przestały brać. Od pół godziny nie miałem żadnego brania. Więc w tym momencie się z wami żegnam. I zapraszam prawdopodobnie na kolejny film, który wleci 30 kwietnia, a będzie on o boleniach łowionych na topłatery. Więc dajcie suba i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!